Jaworzanek Portret Własny to propozycja Jaworskiego Muzeum Regionalnego i ukłon w stronę Pani. Rzeczywiście, co roku przygotowujemy taką ofertę dla Pań, bardzo urozmaiconą, bo prezentowaliśmy już motywy feministyczne w takim nowoczesnej odsłonie, także występy artystów teatralnych, rodzaj sztuki performatywnej. Były też pokazy biżuterii, akcesoriów, mody. Tym razem cofnęliśmy się w czasie do przede wszystkim XIX wieku, ale także do początku XX wieku, by ukazać oblicze takie mało znane, już zapomniane i zakurzone jaworzanek, które prezentowały się nieco inaczej w epoce wiktoriańskiej czy w dobie Belle Époque, następnie secesji i rodzącego się modernizmu. Ta zmiana stylistyki była podyktowana nie tylko właśnie trendami w modzie, ale także pewnymi oczekiwaniami środowiska mężczyzn, jak właśnie kobieta powinna się prezentować. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero przed II wojną światową kobiety mogły sobie pozwolić na prezentację w fotoatelier według własnego gustu, w pozie bardziej swobodnej, naturalnej. Te uniformy, które stosowano przez pierwsze niemal 100 lat fotografii, która narodziła się około 1839 roku, to wszystko wynikało jeszcze z dawnego porządku, z prezentacji kobiet w malarstwie, w tych także miniaturach oraz portretach sylwetowych, które bardzo narzuciły pewną konwencję. Okazuje się, że Jawor także znajdował się na tej mapie kulturowej Europy i te wszystkie wątki, treści, estetyzacja także była obecna w sztuce i prezentacji jaworzanek. Stąd możemy uchwycić te wszystkie niuanse. Także obecność tych fotoatelier oraz ich przegląd na przestrzeni dekad przez kilkadziesiąt lat jest możliwy na naszej ekspozycji. Sporo fotografii zachowanych w doskonałym stanie i sporo autorów fotografii pochodziło właśnie z Jawora. To prawda. Jawor miał te świetne tradycje zakładów fotograficznych już od połowy wieku XIX. Także byli tutaj obecni przyjezdni wykonawcy zdjęć, między innymi Ernst Höfer. Tutaj właśnie mamy zaprezentowane jeden z powiększeń najstarszej fotografii ukazującej kobietę, jaworzankę, z takiego właśnie fotoatelier, które prawdopodobnie mieściło się przy ulicy Kościelnej w Jaworze. Później według najnowszych badań wiemy, że po sprzedaży tego atelier kolejnemu fotografowi, niejakiemu Pitchmanowi, tenże Höfer powraca po kilku latach do Jawora, już w roku 1861, tym razem będzie miał swoje atelier w okolicach wieży Strzegomskiej. To jest bardzo, bardzo ciekawa historia i stale odsłaniana. Myślę, że w przyszłości będziemy więcej mogli Państwu pokazać już całokształt pracy tych artystów i fotografików, gdzie pokażemy po prostu taki zbiorowy portret rodzin, także portrety dziecięce, portrety żołnierzy z jaworskiego garnizonu, bo też o tym trzeba pamiętać, że mieliśmy tutaj taką świetną tradycję sprzed 100 lat, jeszcze w okolicach I wojny światowej. Sporo tej fotografii kartonikowej tam właśnie powstało, tych żołnierzy w tych swoich już uniformach. Więc to czeka na pewno na opracowanie i katalogu i no, myślę, że prezentacja obecna jest tego przyczynkiem. Kolejne spotkanie z cyklu Spacerkiem po Jaworze, tym razem przystanek Muzeum Regionalne. Co dzisiaj w planach? Dzisiaj mamy historię kobiecego portretu w Jaworze. Zobaczymy najstarsze przedstawienie niewiast, jakie mamy w swoich zbiorach, aż po lata 30. XX wieku. W tym interesująca historia jaworskich fotografów, którzy robili zdjęcia kobiet.
Kto jest adresatem Państwa pomysłu? Spacerkiem po Jaworze to cykl, który trwa już regularnie od kilku lat. Głównie emeryci, chociaż też i młodzież przychodziła, ale w związku z różnymi ograniczeniami mamy tylko sporą grupę emerytów, którzy sobie przychodzą, żeby posłuchać, popatrzeć, zobaczyć przedmioty, zabytki, które tak na co dzień mijają szybko, bez żadnej refleksji. Czy te spacerki odbywają się według jakiegoś planu? Te same miejsca już odwiedziliście kilka razy? Nie, generalnie nie. Są różne. Ostatnio też były poza miastem, chociażby Kamienna Góra, czy Grobla, czy też i Kwietniki. No planujemy między innymi Legnickie Pola jeszcze, co nam przyjdzie do głowy. A teraz realizujemy taki cykl ulice. Mieliśmy spacer po rynku, po ulicy Bolesława Chrobrego, po Wrocławskiej, po Placu Seniorej, czy ulicy Klasztornej. No i w przyszłości też może będzie ulica Staszyca, Staromiejska, czy Plac Wolności. Zobaczymy. Wystawa jest czynna do 8 maja. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani również historią regionu, także pewną jego odsłoną, której przedtem nie prezentowaliśmy. Mogę jeszcze dodać ze swojej strony, że prowadzę od kilku lat tak sukcesywnie zakupy fotografii kartonikowej, które są rozproszone w kolekcjach i po antykwariatach przede wszystkim za granicą. Ściąganie polega na czasami wyłapywaniu na aukcjach internetowych i cierpliwym, prawda, czekaniu, aż ona dotrze do nas. Czasami zdarzają się również takie niespodzianki gdzieś tutaj w kolekcjach muzealnych czy lokalnych, u lokalnych kolekcjonerów. Gromadzimy te fotografie, bo one świadczą właśnie też o dziejach tego miasta i jego mieszkańców. To jest właśnie jeden z tych naszych celów naszego muzeum, by to wszystko opracowywać i udostępniać. Wystawa fotografii to chyba nie jedyna wiosenna propozycja Jaworskiego Muzeum. Rzeczywiście, w związku z niedawną śmiercią znanego kardiochirurga i transplantologa z Zabrza, profesora Mariana Zembali, chcemy uczcić postać tego wybitnego lekarza i też uczonego, który zaraził nas pasją do jaworskiego lekarza Wilhelma Epsteina poprzez wspomnieniowe spotkanie. Będzie to spotkanie w obchody Światowego Dnia Zdrowia w czwartek, 7 kwietnia. Zapraszam do muzeum o godzinie 18, gdzie dwójka ekspertów w dziedzinie medycyny, a szczególnie kardiologii, opowie o swoich doświadczeniach na polu odkrywania właśnie tej historii, nieznanej historii Jawora przez pryzmat żyjącego w XIX wieku lekarza Wilhelma Epsteina oraz właśnie nasi goście opowiedzą także o tutaj pomyśle, który zrodził się w głowie profesora Mariana Zembali, by upamiętnić postać jaworzanina. Wykładowcami będą ekspert do spraw zdrowia przy Parlamencie Europejskim, pan Benoît Moret z Belgii oraz doktor kardiolog dziecięcy Magdalena Mazurak. Serdecznie zapraszam. Thank you.